Witam Cię serdecznie na kolejnym spotkaniu ze mną. Dzisiaj zaczniemy się dosyć trudnymi rzeczami, jeżeli chodzi o zakres podstawowy na maturze. Otóż zajmiemy się dowodzeniem podzielności. Będziemy dowodzić, że liczba jest podzielna na przykład przez 5, że liczba jest podzielna przez 7. Otóż, żeby móc to dowodzić, podzielność, to ja zanim przejdę do kolejnych przykładów, będą to zadania właśnie takie dowodowe na wykazywanie, przypomnę jedną z podstawowych rzeczy, którą chciałabym, żebyś kojarzył, jeżeli chodzi o właśnie podzielność. Co to znaczy, że liczba jest podzielna przez 3? To znaczy, że gdybym tą liczbę podzieliła na przykład pisemnie, to z dzielenia pisemnego reszta wychodzi 0, prawda? Czyli co to oznacza? Najpierw może podajmy przykład. Jakie to liczby, które są podzielne przez 3? Na przykład 6. Dlaczego? Bo 2 razy 3 jest równe 6. Inna liczba podzielna przez 3? 12. Dlaczego? Bo 12 to się równa 3 razy 4. Inna liczba podzielna przez 3? 300. Dlaczego? Bo 3 razy 100 to się równa 300. Czyli ogólnie, najpierw może przykład weźmy. Czyli 300 jest podzielne przez 3. Dlaczego? Bo 3 razy 100 daje 300. Na przykład mówiłam, liczba 12 jest podzielna przez 3. Dlaczego? Bo 3 razy 4 daje nam 12. To są oczywiście przykłady liczb podzielne przez 3. Ale jak to uogólnić? Czyli jak ze szczegółu dojść do ogółu? Otóż mogłabym powiedzieć, że liczba x jest podzielna przez 3, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taka liczba k, że liczbę x mogę zapisać w postaci 3k, gdzie k będzie liczbą całkowitą. I popatrz na ten przykład. Jaka tutaj istniała liczba k? Wynosiła 100. Czy 100 jest całkowite? Jak najbardziej. Jaka tutaj istniała liczba k? 4. Czy k jest całkowite? Jak najbardziej. Dlatego, jak mówimy o podzielności, to liczba jest podzielna przez 3, jeżeli ma postać 3k. No to inna liczba. Teraz weźmy sobie podzielność przez 5. Jak zapisać postać ogólną liczby podzielnej przez 5? Oczywiście możemy napisać 5k, gdzie k należy do liczb całkowitych. No to co nam się może jeszcze przydać? Może nam się przydać liczba podzielna przez 2, czyli inaczej parzysta. No to nazwę ją literką, załóżmy T. Jaka liczba jest podzielna przez 2? Taka, która ma postać 2K, gdzie K należy do liczb całkowitych. A liczba zatem nieparzysta? No to kolejny przykład. Liczba nieparzysta, weźmy literka Z. Jaką będzie miała postać? Liczba nieparzysta to jest taka liczba, która nie dzieli się przez 2. Czyli skoro się nie dzieli przez 2, zatem przy dzieleniu przez 2 daje resztę 1, czyli 2k plus 1 to będzie liczba nieparzysta. No dobrze, no to teraz spróbujmy zapisać, podać postać ogólną liczby, która przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Nazwę tą liczbę w. Przy dzieleniu przez 3, czyli będzie podobnie jak tutaj, no nie? Czyli 3k, ale ma dawać resztę 2, czyli nie mogę zostawić samo 3k. Muszę dopisać plus 2, bo to właśnie mamy tutaj na myśli ta reszta. No to jeszcze ostatni przykład i przejdziemy już do dowodzenia konkretnych przykładów, które przygotowałam dla Ciebie. To weźmy sobie liczbę, niech ona się nazywa teraz postać ogólną oczywiście liczby, która przy dzieleniu przez 8 daje resztę 5. Oczywiście mamy 8k i daje resztę 5, czyli plus 5. I k należy do liczb całkowitych. Mam nadzieję, te kilka przykładów będziesz wykorzystywał w konkretnych zadaniach, które dla Ciebie przygotowałam, lub też będziesz wykorzystywał, jak będziesz samodzielnie już rozwiązywał arkusze maturalne i spotkasz się z dowodzeniem podzielności. Trudny temat, ale mam nadzieję, że razem damy sobie radę. Zadanie numer 1. Uzasadnij, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb całkowitych przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Na początek
Oczywiście pragnę tutaj Ci powiedzieć, że jest to zadanie, które zaczyna się od słowa uzasadnij, wykaż, udowodnij. To są zadania na dowodzenie, które będziemy robić trzema etapami. Czyli pierwsze, wypiszemy sobie to, co jest dane w zadaniu. Ja tutaj zapisuję Z dwukropek, chodzi o założenie. Wypisujemy, co jest dane w zadaniu. W zadaniu była mowa o trzech kolejnych liczbach całkowitych. Prawda? W związku z tym nazwę sobie pierwszą liczbę x. Jest to pierwsza liczba całkowita. Jak nie chce Ci się takiego zapisu słownego, możesz napisać x należy do liczb całkowitych. Druga liczba ma być kolejna, to piszę x plus 1, to jest druga kolejna liczba całkowita. Ja już nie muszę pisać x należy do całkowitych, bo to już wcześniej napisałam. Teraz trzecia. To będzie x plus 2, to będzie teraz trzecia, kolejna liczba całkowita. Nie? Trzecia, kolejna liczba całkowita. I to jest podane w treści, że są jakieś tam liczby. Ja nie wiem jakie, dlatego ja muszę nazwać je x, bo nie wiem jakie one są, prawda? To teraz teza. Było podane tam w treści, że mamy udowodnić, że suma ich kwadratów. Czyli to znaczy, że mam je wszystkie podnieść do kwadratu i dodać. Czyli pierwsza do kwadratu dodać, druga do kwadratu dodać, trzecia do kwadratu i dodać. Zauważ, jak ja piszę w nawiasie, dlatego że ja muszę całą x plus 1 podnieść do kwadratu, nie tylko x, nie tylko jedynkę, całą liczbę x plus 1. I to się równa, i teraz tam było napisane tak, że przy dzieleniu przez 3 mają dawać resztę 2. To zapiszmy to. Zgodnie z tym, co na początku dzisiejszego spotkania Ci powiedziałam, że to się równa 3k plus 2, gdzie oczywiście k należy do liczb całkowitych. Nie możesz o tym zapomnieć. Jest to wymagane, bo gdyby tutaj był ułamek, no to by już nie było tak wesoło. Musi to być liczba całkowita za k, żeby mogła mówić o podzielności tutaj z resztą 2. No to przechodzimy do trzeciego etapu, czyli do dowodu. Dowód będzie polegał na tym, że my zrobimy wszystko, co możemy, jaki pomysł wpadniemy, żeby nam wyszło 3k plus 2. Tylko od razu mówię. Ktoś powie, proszę Panią, ale z x-ów jak nagle k wyjdzie? No ja nie jestem czarodziejem. Ja nie wyczaruję Wam nagle k nie wiadomo skąd, tylko ja wyciągnę odpowiednie wnioski i przyjmę, że moje k to będzie wyrażenie, które będzie zawierało x-a. Zobaczysz, jak to zrobię. Na pewno poradzimy sobie wspólnie. Więc tak, przepisuję lewą stronę. Tak, przepisuj. I teraz uwaga, w tej lewej stronie pojawiły nam się kwadraty. Kwadrat sumy, kwadrat sumy. No przydałby się jakiś wzór przypomnieć. No więc piszę Ci tutaj na boku, jaki to był wzór na kwadrat sumy. Otóż było tak, a kwadrat dodać 2ab dodać b kwadrat, prawda? To jest wzór na kwadrat sumy. Mam nadzieję, że pamiętasz. I teraz będziemy ten wzór stosować u nas w przykładzie. Pierwsze przepisujemy, czyli x kwadrat. Dodać. Teraz tu stosuję. Pierwszy do kwadratu a kwadrat, czyli x kwadrat. Dodać. Podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy x to jest 2x razy 1 to mamy 2x. I dodać drugi do kwadratu, czyli 1 do kwadratu to jest oczywiście 1. Dodać. Teraz stosujemy tutaj wzór na kwadrat sumy, czyli x do kwadratu dodać. I znowu podwojony, czyli 2 razy x razy 2 to jest 4x i dodać 2 do kwadratu, czyli 4. To się równa. Co dalej zrobimy? Oczywiście dodamy to, co się da. X kwadrat dodać x kwadrat dodać x kwadrat to jest 3x kwadrat. Dodać. Teraz może liczby na końcu, teraz weźmiemy wyrażenia z x-ami, czyli 2x dodać 4x to jest 6x i na końcu liczby 1 dodać 4, 5. To się równa. No z punktu widzenia przekształcania moglibyśmy pomyśleć, no teraz już tego nie dodamy. Oczywiście, że nie dodamy, ale my musimy cały czas zerkać sobie, jaka ta teza ma nam wyjść. Popatrz, w tezie musi być trójka, musi być jakieś tam k i musi być plus 2. Więc ja zrobię tak, że najpierw zrobimy sobie to plus 2. Jak zrobić z piątki plus 2? Oczywiście zrobić tak, 3x kwadrat, dodać 6x i piątkę rozbić jako plus 3 plus 2. Otrzymałam, popatrz to, co chciałam. No to dalej, może będę pisała tutaj pod spodem, równa się
I teraz to moje wrażenie, które znajduje się przed tym plus 2, zerkam, jakie ono tutaj ma być. Popatrz, jakie ono ma być. Ono ma być u nas 3K, zgodnie z tezą. Czyli ja muszę 3 wyciągnąć przed nawias. A da się? Oczywiście, że się da. Wyciągam 3 przed nawias i w nawiasie mi zostanie x kwadrat dodać. Jak tutaj wyciągnę 3, czyli tak jakby podzielę przez 3, czyli 6 podzielone przez 3 to jest 2, czyli napiszę 2x i dodać. Zabrałam tutaj 3, no to zostaje mi tutaj 1, tak? I za całością plus 2. Czyli wyciągłam 3 przed nawias i teraz jest kluczowa część dowodu. Popatrz, u mnie zgadza się tak, 3 zgadza się, teraz powinno być k, a u mnie jest takie coś. Takie wyrażenie. X kwadrat, dodać 2x plus 1. I na końcu powinno być plus 2? No to się zgadza, jest plus 2. Tu jest plus 2, tu jest plus 2, więc to się zgadza. Więc to moje wyrażenie w nawiasie, ja sobie nazwę, że to jest k. I teraz już mogę napisać, że cały ten mój wynik to będzie 3. Popatrz, teraz piszę nie to, tylko piszę k i plus 2. I teraz popatrz, czy wyszło mi to, co miało wyjść? Oczywiście, ale jeszcze nie możesz zapomnieć o jednej rzeczy. Po przecinku piszemy, że k to się równa to, co w nawiasie właśnie, czyli x kwadrat plus 2x plus 1. I nie koniec. Trzeba jeszcze w dowodzie napisać, że ty wiesz, że jest to liczba całkowita. No to proszę bardzo, x była całkowita. Całkowita do kwadratu to jest całkowita. Dodać podwojona całkowita, dalej całkowita. Dodać 1, oczywiście, że dalej całkowita. Czyli piszemy należy do zbioru liczb całkowitych. To nasze k. A tak miało być, że miało istnieć takie k, żeby to moje wyrażenie po prawej stronie było równe 3k plus 2. No i co? Udowodniliśmy? Oczywiście. Kończymy. Co kończy dowód? Każdy dowód powinno się jakimś symbolem, jakimiś literkami zakończyć. Ja akurat w tym wypadku użyłam skrótu co kończy dowód. Zadanie numer 2. Wykaż, że liczba 6 do potęgi 100 minus 2 razy 6 do potęgi 99 dodać 10 razy 6 do potęgi 98 jest podzielna przez 17. No więc piszemy. Mamy wykazać to, więc ja zapiszę sobie jako założenie, przepiszę tą liczbę, czyli 6 do potęgi 100 minus 2 razy 6 do potęgi 99 dodać 10 razy 6 do potęgi 98 i ja mam wykazać, oni mnie proszą, żebym wykazała, że ta liczba jest podzielna przez 17. W związku z tym, ja tą liczbę, skoro to jest założenie, to ja tą liczbę sobie tak nazwę x, żeby wiecie, tak ładnie było, nie tak chaotycznie, ładnie zapisane. No to teraz teza, mam wykazać, że ta liczba jest podzielna przez 17. Co to oznacza? Zgodnie z tym, co na początku ci powiedziałam. Oznacza to, że moje x równa się 17k, gdzie k należy do liczb całkowitych. Podzielność przez 17 mamy tu na myśli podzielność oczywiście bez reszty. Czyli dlatego napisałam 17k, gdzie k należy do całkowitych. No to jedziemy dalej, czyli piszemy sobie teraz dowód i proszę bardzo. W dowodzie, no oczywiście, co muszę zrobić? No muszę przepisać to, co jest w założeniu i spróbować coś policzyć. Na razie przepiszę, żebyś doskonale widział. I równa się, będę sobie ciągła, mogę w jednym zapisie, mogę pod spodem x równa się, to jest tylko kwestia, jak komu wygodnie. No myślimy sobie tak, czy ja umiem podnieść 6 do potęgi 100? No oczywiście, że nie. Nie będę tego podnosiła, bo jest to bardzo, bardzo duża liczba. Tak samo 6 do 99 czy 6 do 98. No to co dalej zrobić? No wykonać te mnożenia nie wolno, bo najpierw potęgowanie. No to jak nie mnożenia, to zrobić odejmowanie, dodawanie. Nie wolno, bo przed dodawaniem, odejmowaniem musiałbyś zrobić mnożenie, a przed mnożeniem potęgowanie. Czyli stwierdzam tak, no to nic nie wiem, co zrobić. I teraz zapamiętaj, jeżeli przychodzi ci na myśl, że nie wiesz, co zrobić, to bardzo często w tych zadaniach maturalnych jest tak, że jak nie wiesz, co zrobić, to pomyśl, może wyciągniemy coś przed nawias. I teraz, to nasze wyrażenie składa się, popatrz, z takiego składnika i z takiego składnika. Oczywiście tam są w środku plusy, minusy, prawda? Bo tu jest minus i tu jest plus, tak? Oddzielone to jest takimi znakami plus, minus. Dobrze.
składa się z tych trzech składników. I teraz, żeby móc wyciągnąć przednawias, to ja muszę wiedzieć, co te trzy części, tak jakby, mają wspólnego. Tutaj mamy 100 szóstek, tu mamy 99 szóstek, tu mamy 98 szóstek. Ile wspólnych jest szóstek? Było 100, było 99, było 98. Oczywiście, że wspólnych szóstek jest 98. Myślę, że do tego prędzej czy później i tak byś doszedł samodzielnie. Czyli mamy 98 wspólnych szóstek, więc ja to wyciągam przed nawias. Napiszę razy, niech będzie, żebyś widział, to jest wyciągnięcie przed nawias. I teraz tak, jak zabrałam 98 szóstek, zostało mi ile szóstek? 2, czyli piszę 6 do drugiej. Minus 2 razy zabrałam 98 szóstek, ile mi zostało szóstek? 1. 6 do pierwszej niech będzie. Dodać 10 razy. Zabrałam 98 szóstek, to nie zostało mi żadnej szóstki, ale nie mogę napisać 0. Muszę napisać razy 1. Domyślnie piszemy tutaj razy 1. Dobrze, no to się równa. 6 do potęgi 98 razy i teraz wykonujemy w środku w nawiasie. Czyli tak, 36, no to piszemy, odjąć 2 razy 6, 12, dodać 10. To się równa. I teraz tu przepisuję 6 do potęgi 98 razy, no i tu wykonujemy 36 minus 12, no to jest oczywiście 24, plus 10 to jest 34. No i ktoś z Was na pewno by mi powiedział tak, wyszło mi owszem, ale podzielność przez 34, a ja miałam podzielność przez 17. To muszę tak zrobić, żeby ta 17 była tu widoczna, żebym ja ją widziała. No to co to za problem? Słuchaj, co to za problem? To przepisuję, a 34 rozpiszę jako 2 razy 17. To się równa. No to skoro tak napisałam, to teraz popatrz. Tą 17, mnożenie jest przemienne. Tą 17 mogłabym napisać na początku, czyli napiszę ci 17 razy 6 do 98 i razy 2. I robimy bardzo podobnie do zadania numer 1, że teraz miało nam wyjść 17k. Czyli u mnie to właśnie, to musi być to k. No bo ja muszę mieć wynik 17k. Czyli to u mnie musi być k. Oczywiście zapiszę, że k to jest 6 do 98 razy 2. I teraz zastanówmy się, czy to k jest liczbą całkowitą. Popatrz, jak 6 podniesiesz do 98, duża liczba? Oczywiście, bardzo, bardzo, bardzo to jest duża liczba i jest to liczba całkowita. Razy 2 całkowita? Oczywiście, że całkowita. Czyli piszemy, że jest to liczba całkowita, czyli należy do zbioru liczb całkowitych. I wyszło nam to, co miało wyjść? Oczywiście wyszło. Czyli udowodniliśmy sobie i piszemy, co kończy dowód. Udowodniliśmy sobie, że nasza liczba podana w zadaniu jest podzielna przez 17, czyli ma postać 17 razy jakieś k, które podałam Wam tutaj, ile wykazaliśmy, że wynosi. Zadanie numer 3. Uzasadnij, że dla każdej liczby dodatniej całkowitej n liczba 3 do potęgi n plus 2 minus 2 do potęgi n plus 2 plus 3 do potęgi n minus 2 do potęgi n jest wielokrotnością liczby 10. No i zapisujemy. Czyli tak, co mamy podane w zadaniu? Mamy podane, że mamy liczbę całkowitą dodatnią n, czyli n należy do liczb całkowitych dodatnich. Tak jest zapisane, że dla każdej liczby całkowitej dodatnie n. No to zapisałam, że n jest całkowite dodatnie liczba i teraz ja pod spodem napiszę 3 do potęgi n plus 2. Odjąć 2 do potęgi n plus 2. Dodać 3 do potęgi n minus 2 do potęgi n i teraz my mamy wykazać, że ta właśnie liczba, którą tutaj zapisałam, ale żeby ona tak w powietrzu nie była, to ja ją znowu nazwę x. Niech ona się nazywa x. Ta liczba moja x, teza, jest wielokrotnością liczby 10. Co to znaczy, że jest wielokrotnością liczby 10? To znaczy, że jest podzielna przez 10, prawda? Czyli inaczej sformułowane, ale mamy tak samo rozumieć. Czyli ja mam teraz zapisać, że x to się równa 10k, czyli jest wielokrotnością liczby 10, gdzie oczywiście k należy do zbioru liczb całkowitych. No to
rozwiązujemy dalej, czyli piszemy teraz dowód i co robimy? No na początek, jak to zawsze bywa, przepisujemy sobie to, co jest w założeniu. Ja na razie to przepiszę. Tak. I teraz zobacz, co będziemy robić dalej. No, zastanówmy się, czy moglibyśmy na przykład, tu jest, widzisz, trójka do jakiejś potęgi i tu jest trójka do jakiejś potęgi. Czy moglibyśmy te trójki dodać? Nie. Nie było wzoru na dodawanie potęg. Był wzór na mnożenie potęg, ale nie na dodawanie. No to teraz dwójki. Czy moglibyśmy te z kolei dwójki dodać? Jak ta ma inną potęgę, ta inną? Też nie. No to co zrobimy? Może na początek ja troszkę zmienię kolejność, czyli najpierw napiszę 3 do potęgi n plus 2, później napiszę 3 do potęgi n, a później napiszę minus 2 do potęgi n plus 2 i minus 2 do potęgi n. Nic takiego nie zrobiłam, ale zawsze to ładniej wygląda. I teraz popatrz, będę chciała, żeby wszędzie były takie same wykładniki, czyli ja za bardzo nie chcę, żeby było to n plus 2. Nie chcę, żeby tu było n plus 2, chcę, żeby było n. I teraz jak to zrobić? No robimy to w taki sposób, że był taki wzór, ja Ci go rozpiszę tutaj, a do potęgi n plus m. Napiszę Ci, bo na pewno pamiętasz, że to się równa a do potęgi n razy a do potęgi m. Przed chwileczką Ci powiedziałam, że nie było wzoru na dodawanie potęg, tylko na mnożenie. Ale co innego jest dodawanie, mój drogi, potęg, a co innego jest dodawanie wykładników tych potęg, więc nie myl tych dwóch pojęć. Był wzór, że można potęgę, która u góry w wykładniku ma sumę, tak rozbić. O, tak było. Ale nie było na dodawanie potęg, więc ja tak rozbiję. Czyli 3 do potęgi n plus 2 zapiszę jako 3 do potęgi n razy, popatrz, 3 do potęgi tej drugiej, czyli 2. No i dodać 3 do potęgi n. Teraz dalej, minus. Zrobię tak samo tutaj. 2 do potęgi n razy 2 do potęgi 2. Czyli ja to rozbijam tym wzorem, czyli ja rozwijam tak jakby ten wzór. Tu mam jedną podstawę, tu mam niby dwie, prawda? Ale tak mi jest to konieczne, bo dzięki temu będę miała takie same wyrażenia. No to dobrze. No to teraz dalej, minus. Jeszcze tylko przepiszę 2 do potęgi n. To się równa. No to popatrz pod spodem. Czy któryś z potęg umiemy po prostu zwyczajnie policzyć? Oczywiście, to umiemy, to umiemy. No to przepisz. 3 do potęgi n razy, 3 do drugiej to jest 9, dodać 3 do potęgi n. Odjąć 2 do potęgi n razy, 2 do drugiej to jest 4 i odjąć 2 do potęgi n. To się równa. No i oczywiście, kto z Was jest taki bystrzejszy z tej matematyki, to myślę, że od razu będzie umiał to dodać i to ze sobą też odpowiednio dodać, tak? A kto słabszy, to ja jeszcze rozpiszę. Popatrz, wolałabym chyba, żeby ta dziewiątka była na początku, czyli zapiszę Ci 9 razy 3 do n, bo kolejność mnożenia jest przemienne. Mogę przestać dodać, 3 do potęgi n. Dalej, tu zrobię tak samo, przemienię mnożenie, czyli odjąć 4 razy 2 do n minus 2 do potęgi n. To się równa. I teraz, żebyś to jeszcze lepiej widział, no bo myślę, że niektórzy znowu widzą, ale kto nie widzi, to posłuchaj dalej. To przepisuję 9 razy 3 do n, dodać. I ja bym tu chciała też mieć coś z przodu, no bo tu jest dziewiątka, tu niby nic nie ma. To jak niby nie ma, to sobie dopiszę 1 razy 3 do n. Dalej przepisuję minus 4 razy 2 do n. I znowu, niby tu nic nie ma, to sobie napiszę zawsze jedynkę mogę. I popatrz, co napisałam teraz. Czyli teraz ja ze sobą mogłabym śmiało to dodać. Popatrz, ile to jest 9 jabłek dodać jedno jabłko? 10 jabłek. Oczywiście ja nie mam tu jabłek, ja mam tu wyrażenie trudniejsze, 3 do n. Czyli 9 takich 3 do n dodać jedno takie 3 do n, to jest razem 10 takich 3 do n. Analogiczne rozumowanie tu przeprowadzamy. Popatrz tutaj. Minus 4, 2 do n-ów, odjąć 1, 2 do n. To jest na minusie 5 takich 2 do n-ów. Czyli dodajesz to tak zwyczajnie, jakbyś miał x, jakbyś miał jabłka, jakbyś miał gruszki, tak? Dokładnie tak samo robisz. Po prostu to 2 do n traktujesz jako x i dodajesz, tak jakbyś miał na x-ach. Minus 4x, minus 1x to jest minus 5x. A że naszym x akurat w tym przykładzie jest 2 do n, no to ja nie piszę minus 5x, tylko piszę minus 5 razy 2 do n. Dobrze, no to równa się. Do czego my dążymy? Dążymy do tego, żeby była dziesiątka.
no to myślimy sobie tak, ale fajnie, tu już mamy dziesiątkę, nie? Tu już mamy z głowy, bo mamy dziesiątkę. No to się cieszymy. Natomiast tu jest gorzej, bo dziesiątki nie widać, ale jak coś zrobimy, zaraz dziesiątka będzie. Czyli tak, to przepisujemy, bo to już nie ma co z tym robić, odjąć. I teraz zauważ, jakbym ja stąd zabrała jedną dwójkę, to by mi powstała dziesiątka, nie? No bo by było 5 razy 2, to jest 10. To zabieram. Czyli zabieram jedną dwójkę, czyli będę miała 5 razy 2, czyli 10, ale dzięki temu, skoro zabrałam jedną dwójkę, to tu mam o 1 mniej dwójek. Czyli nie będę miała do potęgi n, tylko do potęgi n minus 1. No to to się równa. Widzisz, teraz popatrz dobrze na to. Jak tu mamy dziesiątkę i tu mamy dziesiątkę, ja Ci ją podkreślę, ja tego odjąć absolutnie nie mogę. Ja nie mogę tego wymnożyć tego, ani nie mogę wymnożyć tego, ale mogę tą dziesiątkę wyłączyć przed nawias. Więc wyciągam dziesiątkę przed nawias i teraz w nawiasie co mi zostanie? 3 do potęgi n, odjąć 2 do potęgi n minus 1. I teraz znowu patrzymy na początek. Miało wyjść 10k. No to ja mogę przyjąć, że to jest moje k. Czyli ja tutaj zapiszę po przecinku, pod spodem, bo mi się nie zmieści. K to się równa 3 do potęgi n minus 2 do potęgi n minus 1. I teraz mieliśmy tylko być pewni, że k jest liczbą całkowitą. No dobrze, n było naturalne, dodatnie. Czyli skoro całkowite dodatnie, to znaczy, że najmniejszy n to może być jedynka. Czyli jak ja tutaj podstawię 1 minus 1, to będę miała do zerowej. A 2 do zerowej to jest jedynka, prawda? Czyli jest całkowita. Całkowita minus całkowita, zgadza się, że będzie całkowita? Oczywiście, że będzie to liczba całkowita. Tak musi być, żebym mogła stwierdzić, że udowodniłam moją tezę i zapisuję, co kończy dowód. Możecie zdziwić, dlaczego ja akurat podstawiałam jedynkę. Dlatego, że jak ja będę podstawiała dwójkę, popatrz, czy trójkę, czy tysiąc, to wiadomo, że będę miała 1000 minus 1, to jest 999. Czyli 2 do potęgi 999, oczywiście, że jest całkowite. 3 do potęgi 1000, oczywiście, że jest całkowite. Ja tylko sprawdziłam Ci ten przypadek, jaki n może być najmniejszy. Skoro całkowita dodatnia, to znaczy, że najmniejsza jest jedynka. I przy tej jedynce trzeba sprawdzić, bo gdyby było tutaj na przykład 0, no to wtedy by już wchodziło, że 2 do potęgi minus 1, a to byłby ułamek. To już by nam nie pasowało. Ale na szczęście tego problemu tutaj nie ma, ponieważ najmniejszą liczbą, którą mogę podstawić za n, jest właśnie jedynka. Czyli jak podstawię 1, to jeszcze raz przypominam, mamy 1 minus 1, to jest 0, a 2 do potęgi zerowej też jest liczbą całkowitą. Czyli całkowita minus całkowita oczywiście wychodzi zawsze liczbą całkowitą, dlatego taki sposób zapisanie i na końcu co kończy dowód w zupełności wystarcza w tym zadaniu. Zadanie numer 4, kolejny dowód. Uzasadni, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k kwadrat przez 7 jest równa 5. No więc zapiszmy to. Zadanie czwarte oczywiście. Założenie i teraz. Ma być w zadaniu, to jest konkretnie podane. Tutaj nie muszę wymyślać x czy cokolwiek, bo mam konkretnie podaną liczbę k, która powiedzieli mi, że jest całkowita, tak? Czyli, że każda liczba całkowita k zapisałam, która przy dzieleniu przez 7, czyli ja pod spodem to muszę zapisać, przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. Czyli jak ja zapiszę 7 i teraz coś plus 2, nie? Czyli ja napiszę 7n plus 2. Zauważ, ja nie mogę w przypadku k pisać, że to się równa 7k plus 2, bo by to było bezsensownie zapisane, prawda? Więc nie możemy, musimy użyć innej literki. Najlepiej użyć jakiejś tam literki n i napiszemy n należy do liczb całkowitych. Czyli jeszcze raz, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, zapisałam, ma tę własność, że reszta z dzielenia, czyli teraz mamy wykazać, że reszta z dzielenia liczby 3k kwadrat przez 7, czyli napiszę znowu 7, jakieś tam m, tak? I ma być ta reszta równa 5, czyli ma ta liczba 3k kwadrat równać się 7m plus 5, oczywiście, gdzie m należy do liczb całkowitych. No to robimy oczywiście podobnie jak wcześniejsze dowody, czyli wychodzimy sobie od tej strony 3k kwadrat. To się równa.
I teraz 3, otwieramy nawias i w nawiasie będziemy pisać. Zamiast K, oczywiście popatrzcie na podstawie. No podstawie to, co jest podane w założeniu, czyli 7N plus 2. I za nawiasem do kwadratu równa się. No to teraz by pasowało nam, oczywiście znowu popatrz, zastosować wzór skróconego mnożenia. Kwadrat sumy. Napiszę go znowu tutaj, żeby cały czas można było sobie na niego zerkać. Tak? No więc stosujemy. Ja otwieram nawias oczywiście za trójką i podnoszę. A kwadrat, czyli u nas 7n do kwadratu, to będzie 49n kwadrat. Dodać. Podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 7 to jest 14, razy 2, 28n. Dodać i teraz mamy drugi do kwadratu, czyli jak drugi do kwadratu, wyraz to u nas 2 do kwadratu, to jest 4. No to to się równa i teraz popatrz, mogłabym oczywiście to pomnożyć. Tylko zauważ, że nas interesuje w tym zadaniu tak naprawdę, żeby powstała nam, tak jak tutaj, 7 razy coś, czyli 7 jakieś m plus 5. Więc załóżmy, stwierdzamy, że nie chcemy nam się tego mnożyć, więc napiszmy 3 razy 49 n kwadrat, dodać 3 razy 28 n i plus, no 3 razy 4, no to wiadomo, pomnożę 12. I to się równa. Jeżeli oczywiście ktoś z Was ma takie życzenie, że sobie to pomnoży, nie ma problemu, można sobie pomnożyć. Czy jeżeli sobie to pomnoży, a ja specjalnie nie będę mnożyła, dlatego że ja mam zobaczyć siódemkę. Czyli ja to zapiszę przy pomocy siódemki. Czyli napiszę tak, 3 razy. I teraz 49 zapiszę jako 7 razy 7 n kwadrat. Dodać. Znowu przepiszę trójkę razy, 28 znowu zapiszę przy pomocy siódemki, czyli 4 razy 7n. Dodać i dwunastkę muszę znowu mieć siódemkę. Ale to już nie dam rady, 7 razy coś już nie da. Muszę zrobić 7, dodać 5. Wyjścia nie mam. Teraz podkreślę Wam pewną część tego wyrażenia i teraz zobaczmy, co byśmy mogli wyciągnąć przed nami. Oczywiście myślę, że Cię to nie zdziwi. Skoro tu ma być 7, tak, to znaczy, że musisz 7 wyciągnąć. Do z tego się da 7? Oczywiście. Z tego się da 7? Oczywiście. Z tego się da? Oczywiście. Czyli piszę 7, otwieram nawias. Co mi zostało? Zabieram jedną siódemkę, no to mi zostanie już tylko to. Czyli 3 razy 7? No to to sobie oczywiście pomnożę. 21n kwadrat. Dodać. Teraz z tego zabieram siódemkę, zostanie mi 3 razy 4, czyli 12n. Teraz z tego zabrałam siódemkę, no to zabrałam ją do przodu, ale muszę napisać domyślnie plus 1. I za całością plus 5. Dobrze, no i podobnie jak wcześniej, popatrz, zapiszemy, że to, co jest w nawiasie, to, co jest w nawiasie, to jest u nas to m tutaj. Czyli ja to podpiszę, że to jest m i teraz już śmiało mogę napisać 7m plus 5. Tak miałam wykazać? 7m plus 5? Oczywiście. Tylko muszę dopisać, gdzie m. To się u mnie równa 21 kwadrat. Dodać 12n. Dodać 1. I jeszcze pamiętaj, musimy sprawdzić, czy to moje m jest liczbą całkowitą. No to sprawdźmy. N było w założeniu całkowite. Czyli całkowita do kwadratu? Całkowita. Razy 21? Całkowita. Dodać 12 razy całkowita? Całkowita. Dodać 1? Całkowita. Oczywiście jest to liczba całkowita. Jak jesteśmy tego 100% pewni, kończymy na tym dowód i piszemy, co kończy dowód. Oczywiście w zadaniach dowodowych musicie mieć takie skonstruowane, żeby się dało to udowodnić. No bo przecież nie każda liczba przy dzieleniu przez 7 daje resztę 5. To muszą być tak specjalnie dobrane warunki zadania, żebyś Ty mógł sobie z tym poradzić. Zadanie numer 5. Wykaż, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych, parzystych, jest podzielna przez 24. No to znowu zapisujemy założenie. I teraz mamy podane trzy kolejne, że są jakieś liczby naturalne, parzyste. No to skoro tak, to ja tą pierwszą liczbę nazwę sobie x, ale ona ma być, uwaga, parzysta. Czyli na początku dzisiejszego spotkania przypominałam Ci, jak zapisać liczbę parzystą. Otóż liczba parzysta to jest 2n. Podali, że chcą naturalne w zadaniu. To ja dopiszę, że n ma być naturalne.
I mają być trzy kolejne takie liczby naturalne, parzyste. No to kolejna liczba to będzie oczywiście o 2 większa, bo ma być parzysta. Czyli kolejna liczba to będzie x plus 2. No to u nas to będzie 2n plus 2. I jeszcze jedna to będzie x plus 4. Ja biorę, popatrz, jak jest w treści napisane, trzy kolejne liczby naturalne parzyste. Czyli jak parzyste, to każda jest o 2 większa. Dlatego, żeby tu się nie zdziwił, że dodajemy dwójki. Dodać 4, tak. I mamy takie liczby podane w zadaniu. Oczywiście przy założeniu, że n jest liczbą naturalną. I teraz co my mamy wykazać? Mamy wykazać, że suma ich sześcianów. Czyli mam tak, tą podnieść do sześcianu, dodać tą drugą, podnieść do sześcianu. Dodać tą trzecią, podnieść do sześcianu. I ma mi wyjść liczba, która jest podzielna przez 24. Czyli ja mam teraz wykazać, że to moje wrażenie równa się 24 jakieś k, gdzie k należy. I jak myślisz? Będziemy to pisać całkowite, czy w tym przypadku naturalne? Naturalne, dlatego że n było naturalne, potęgi trzecie, jak są liczby naturalne, też są dodatnie, więc wystarczy, że napiszę naturalne tutaj. Dobrze, no to dowód. No i tak, pierwsze co pasowałoby to przepisać, no to przepiszę początek oczywiście, nie całą tezę, bo jej nigdy nie wolno całej przepisać, tylko jej początek, lewą stronę. No to co? Za x oczywiście mogę podstawić tutaj 2n. No to podstawiam. 2n do potęgi trzeciej. Dodać. Teraz za tego x, prawda, za tego x plus 2, za x mogę podstawić 2n, ale to tak samo jakbym za x plus 2 podstawiła 2n plus 2 do potęgi trzeciej. Dodać. Teraz x plus 4 to było moje 2n plus 4 i to też do potęgi trzeciej. To się równa. Co teraz będziemy robić? No oczywiście pasowałoby podnieść do potęgi trzeciej. I tu się pojawia pewien problem. Ktoś by mógł powiedzieć, no trzeba by było wzoru na potęgę trzecią. Oczywiście. Ci, co zdają zakres rozszerzony na maturze, ci, co mieli w szkole zakres rozszerzony, oczywiście, że potem wzór skróconego mnożenia na sześcian sumy umieją. Ale ja teraz robię kurs z modułu podstawowego, więc nie będę robiła teraz wzoru na sześcian sumy, ponieważ on nie obowiązuje w podstawie programowej i uczeń, który przygotowuje się do matury podstawowej, wcale nie musi go znać. W związku z tym będę chciała to jakoś ominąć, ale to za chwilkę. Na razie tutaj popatrz. 2n do trzeciej, no to myślę, że z tym sobie poradzisz. 2 do trzeciej to jest 8, n do trzeciej, no to jest n do trzeciej. Dodać. I teraz tak, jak ominąć wzór na potęgę trzecią skróconego mnożenia? Bardzo prosto. Mogę napisać tak. 2n plus 2 i razy 2n plus 2 do kwadratu. Czyli popatrz, tu jest potęga jakby pierwsza. Wykładniki się dodaje i wychodzi potęga trzecia. Tak samo zróbmy z resztą. Czyli tutaj też napiszę 2n plus 4 jakby do pierwszej i jeszcze 2n plus 4 to pomnożone przez 2n plus 4 do kwadratu. To się równa. No to będę już tu zacznę pisać. Zrobiłam, napisałam Ci te jedynki, oczywiście ich teraz w tym następnym kroku nie będziemy pisać. 8n do trzeciej dodać. I teraz przepiszę 2n plus 2, otwieram nawias i teraz tu muszę podnieść do kwadratu. U góry pozwolisz po raz kolejny, napiszę szybciutko wzór skróconego mnożenia, żebyśmy na niego mogli sobie spoglądać. No i podnosimy do kwadratu. Czyli 2n do kwadratu to jest 4n kwadrat. Dodać. Podwojone, czyli 2 razy 2 razy 2 to jest 8n. Dodać i ten drugi do kwadratu to jest 2 do kwadratu, czyli 4. Dodać, tak samo zrobię z dalszą częścią, to przepiszę, a tu stosuję. 2n do kwadratu no to jest 4n kwadrat. Dodać. Podwojone, czyli mamy 2 razy 2 to jest 4 razy 4, 16. N-a i dodać drugi wyraz do kwadratu, to jest oczywiście 16. No to też zapiszę tak. To się równa. Początek przepisujemy. 8n do trzeciej dodać. Zobaczymy, czy się tu zmieszczę. I teraz muszę, mój drogi, skoro nie chcę wzorem robić na potęgę trzecią, muszę teraz każdy z każdym mnożyć. Czyli to z tym, to z tym, to z tym, prawda? A później to z tym, to z tym, to z tym. Więc spróbujmy. 2n razy 4n kwadrat to jest 8n do trzeciej. Dodać. Najpierw lecimy tym. 2n razy 8n to jest 16n kwadrat. Dodać. 2n razy 4, 8n. Dodać. 2 razy 4n kwadrat, 8n kwadrat. Dodać. 2 razy 8n, 16n. Dodać. 2 razy 4,
8. No i tutaj się już nie zmieści, więc ja napiszę dodać i będę ciągnęła tutaj pod spodem dodać. I teraz analogicznie tutaj wymnażam. Czyli najpierw to z tym, to z tym, to z tym, a później to z tym, to z tym, to z tym. Rysuję, żeby Ci było łatwiej. Czyli 2n razy 4n kwadrat to jest oczywiście 8n do trzeciej, dodać. 2n razy 16n to jest 32n do kwadratu. 2n razy 16, no to oczywiście jest plus 32n. Dodać. Teraz z czwórką 4 razy 4n kwadrat to jest 16n kwadrat. Dodać. 4 razy 16n, oczywiście to jest 64n. Dodać. 4 razy 16, oczywiście 64. To się równa. I teraz z tego wszystkiego, patrzymy, to jest trochę tego dużo, prawda? Musimy sobie popodkreślać, czyli mamy 8n do trzeciej, 8n do trzeciej i 8n do trzeciej, czyli mamy razem 24n do trzeciej. No to lecimy dalej kwadratami. 16n kwadrat plus 8n kwadrat to mamy 24n kwadrat. Teraz patrzmy dalej tutaj. Mamy 24n kwadrat, teraz mamy, no weźmy na przykład 16, 24 dodać 16, no to mamy 40n kwadrat, prawda? I plus jeszcze 32, to mamy 72n kwadrat. No to dalej, teraz n lecimy. Tu mamy 8n, tu mamy 16n, czyli znowu mamy 24n. I teraz mamy 24 i jeszcze tu mamy 64, czyli 24 i 64 to jest 88 i plus 32, 88 plus 2 no to będzie 90 i plus 30 to będzie 120 n-ów, tak? Jeszcze tu podkreślę. I na końcu jeszcze mi zostało tak, 8 mi tu zostało. Już nie będę podkreślała, 8 i 64, no to to jest plus 72, prawda? I teraz, no nie koniec, teraz naszym zadaniem jest co? Dojść do tezy. Czyli teza była taka, że mamy wykazać, że to jest podzielne przez 24. No to musimy wyciągnąć 24 przed nawias. Wyciągam, no to popatrzmy. Jak z tego zabiorę 24, to mi zostanie n do trzeciej. Dodać. Jak 72 podzielę przez 24, to mi fajnie wychodzi 3n kwadrat. No jak nie wierzysz, to sobie pomnóż. 24 razy 3 to jest 72. Teraz, jak tutaj wyciągnę 24, to mi oczywiście zostaje 5n. 24 razy 5 to mamy 120, tak jak się zgadza. I teraz dodać. I tutaj podobnie jak wcześniej było, jak z 72 wyciągnę 24, to mam tak jakby 3. Bo 24 razy 3 to się równa 72. Dobrze, i teraz popatrz znowu. To, co jest w nawiasie, to ja mogę przyjąć, że to się u mnie nazywa k. Czyli piszę, to się równa 24k. Gdzie po przecinku, gdzie, albo tak pod spodem, gdzie k to się równa n do trzeciej plus 3n kwadrat plus 5n plus 3. I jeszcze tylko ważna sprawa. Czy jesteś pewny, że to będzie liczba naturalna? Naturalna do trzeciej? Naturalna. 3 razy naturalna do kwadratu? Naturalna. 5 razy naturalna? Naturalna. Dodać 3? Dalej naturalna. Czyli piszemy należy do zbioru liczb naturalnych. I co świadczy o tym, że udowodniliśmy, co kończy dowód. Zrobiliśmy to, co mieliśmy udowodnić w tym zadaniu. Wykaż, że reszta z dzielenia przez 8 sumy kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest równa 2. To jest treść zadania oczywiście numer 6. Czyli znowu zapisujemy. Reszta z dzielenia przez 8 sumy kwadratów dwóch kolejnych liczb nieparzystych, czyli znowu jest w zadaniu mowa o liczbach nieparzystych dwóch kolejnych. Czyli pierwsza liczba nieparzysta, przypominałam Ci to na początku spotkania, ma postać 2k plus 1 i jest mowa o dwóch kolejnych liczb nieparzystych. Nie ma napisane jakich, czy dodatnich, czy ujemnych, w związku z tym pisze k należy do liczb całkowitych. Skoro jest mowa o dwóch kolejnych, to drugą nazwę, niech będzie y tutaj w tym wypadku, i ona będzie kolejna, czyli musi być o 2 większa. Już k należy do całkowitych, nie będę zapisywała. I teraz, to są podane liczby. I teraz mamy wykazać, że reszta z dzielenia sumy kwadratów
Czyli ja muszę zrobić x kwadrat plus y kwadrat, bo to jest oczywiście suma kwadratów i reszta z dzielenia przez 8 jest równa 2. Troszkę inaczej sformułowane zadanie, ale dokładnie o to samo chodzi. Czyli równa się jakieś 8m plus 2, gdzie m ma należeć do liczb całkowitych. Popatrz, reszta z dzielenia przez 8 tej sumy kwadratów ma wynosić 2. Ja zapisałam dokładnie tak samo, jak wcześniej robiliśmy, chociaż brzmienie tego troszkę zadania było deczko inne, prawda? No i teraz sobie to będziemy dowodzić, czyli x kwadrat dodać y kwadrat równać. Za x podstawiamy 2k plus 1 do kwadratu dodać. Za y 2k plus 3 do kwadratu równa się. No, znowu muszę Ci napisać ten wzór, chociaż myślę, że tyle razy go na tym spotkaniu używaliśmy, że powinien już Ci wejść w krew, tak jakby mogę powiedzieć. Proszę bardzo. Czyli podnosimy. Pierwsze do kwadratu to jest 4k kwadrat. Dodać. Podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 2k to jest 4k razy 1, 4k. Dodać drugi do kwadratu, czyli 1. Dodać. Tak samo tu podnosimy. 2k do kwadratu to jest 4k kwadrat. Dodać. Podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 2k to jest 4k, razy 3 to jest 12k. 4 razy 3 to jest 12. Dodać. I teraz 3 do kwadratu to jest oczywiście 9. To się równa. A może jeszcze zmierzę tutaj. Podkreślamy wyrazy takie, które byśmy mogli ze sobą dodać. 4k kwadrat dodać 4k kwadrat to jest 8k kwadrat. Dalej 4k dodać 12k to jest plus 16k i dodać 1 plus 9 to jest oczywiście 10. To się równa. Teraz co tutaj będziemy sobie robić? Oczywiście patrzymy cały czas na naszą tezę. Mamy mieć ósemkę, a wyciągniętą jakby przed nawias, ale plus 2. Czyli ja tak, dziesiątkę muszę rozbić. Czyli przepisuję 8k kwadrat plus 16k plus, no i dziesiątka muszę ją napisać jako 8 plus 2. No nie jest to wielka filozofia, zapisać 10 jako 8 plus 2. Teraz co robimy? No z tych trzech pierwszych składników wyciągniemy oczywiście to, co potrzeba, a potrzeba 8, więc wyciągniemy ósemkę przed nawias. Zostanie k kwadrat dodać. Zabiorę stąd ósemkę, czyli zostanie mi 2k dodać. Zabiorę stąd ósemkę, czyli zostanie mi ta jedynka taka domyślna i za całością plus 2. I teraz popatrz, to tutaj, co jest w nawiasie, mogę znowu, po raz kolejny, na dzisiejszym naszym spotkaniu, mogę nazwać m-em, tak? Mogę nazwać m-em, czyli to się równa 8m plus 2, gdzie muszę napisać, że m to się równa k kwadrat plus 2k plus 1. I tylko tyle myślimy. Czy to jest liczba całkowita? To nasze m. K do kwadratu, k było całkowite. K kwadrat, całkowita do kwadratu, całkowita? Oczywiście. Dodać 2 razy całkowita? Oczywiście całkowita. Dodać 1 całkowita? Oczywiście całkowita. Czyli piszemy należy do liczb całkowitych. Czyli teraz już jestem pewna, że udowodniłam moją tezę. Co kończy dowód? Mam nadzieję, mój drogi, że to, co z Tobą na tym naszym spotkaniu zrobiłam, to, co wspólnie zdziałaliśmy, pozwoli Ci lepiej zrozumieć trudny temat, bo dowodzenie jest trudnym tematem. Niby podzielność może nie jest taka trudna, ale sam zapis założenia, tezy, dowód, to ten zapis budzi nieraz u uczniów zgrozę w oczach. A tu nie ma się czego bać, tylko trzeba próbować, bo matematyka jest dla wszystkich. Owszem, jest dla niektórych trudna, niektóre rzeczy są trudniejsze do opanowania, wymagają więcej czasu, ale jednak postaraj się, żebyś znalazł czas, żeby znalazł chęci na to, żeby nawet te trudne aspekty matematyki, jak na przykład dzisiejszy nasz temat, żebyś spróbował przez ten dzisiejszy temat przebrnąć ochoczo, a nie poddając się na początku naszego spotkania. Zapraszam Cię na kolejną lekcję.